No cóż, witam, dzień dobry, na kolejnym poziomie opartym wykorzystującego nowinki aktualizacji 1.4. Witam was tym razem na poziomie Kafta. Ta muzyka, Kafta 01, czyli Dark Prison, autorstwa Maxim TGMX. Nie wiem, jak wymawiać dokładnie ten nick, właśnie go zapisałem sobie. Cóż, mamy tutaj inną muzykę. Okej. Na pewno dużo częściej strzelają dranie. Dlatego w ogóle skakał. Dobra, jestem ciekaw, co tu się będzie działo, naprawdę. Biała mysz. Okej. Coś niesamowitego. I to tła też jest inne. Czym nas tutaj autor zaskoczy? Szara mysz. O, ciekawe. Dobra, w każdym razie cieszę się, że znowu mogę poziom nagrać. Jakiś czas temu nie było żadnych. No i mam nadzieję, że teraz nadrobię to trochę. Okej, czyli padają cały czas pod jednym strzałem pistoletu. Wolę sprawdzić, by tutaj autor mógł naprawdę dużo zmienić. Dobra, ja to sobie podziękuję. Wow, ta muzyka. Nie mam żadnej magii na starcie, to też jest ciekawa rzecz. Tak, no chyba pójdę, zaliczę tego, tutaj tą biały katnik, nie wiem do czego jest. Co? Okej, mogę latać. Zostawiłem tam monetkę, aha. Okej, czyli już wiem, dlaczego służy biały katnik. Co takiego? Skrzydła. Ja dziękuję. Ciekawe, co mi szary kat nim da. Aha, okej. Szary kat nim tutaj śmieć. Powinienem bardziej uważać na dialogi Klowa. Wow. Dobra, ten poziom na pewno mi zaskoczy jeszcze mnóstwem ciekawych rzeczy. Tu nie chcę, dobra, raz, dwa, trzy. O, okej, dobrze leciałem. Oj, trochę was się tu zebrało. Na szczęście nie mogą gdzie jeszcze się schylać. Ale póki co przeciwnicy dosyć się standardowo zachowują. Więc pod tym względem nowinek nie ma. Tylko może szybciej strzelam, o nie. Okej, już pewnie zwaliłem tego katnipa, ale trudno. Skoczyliśmy wyżej, lecimy wyżej. A ja chcę przeżyć. A tutaj nic nie ma, kurde. Złą drogę obrałem. Coś tu będzie? A nie, zupełnie gdzie mam iść. Nie chciałem brać tego katnipa, ale już trudno. Ja chyba zupełnie źle poszedłem. Przynajmniej łatwiej mi będzie mi się tutaj rozprawiać z tymi przeciwnikami. Coś tam jest świecącego, okej, okay, czyli autor też zadbał o to, aby było ładnie tutaj poziom udekorowany, nie tylko zmienione tło, ale również. O nie, nie lubię takich rzeczy, jak dobrze wiecie. Okej. Ale dałem radę. I kolejny katnip. Not good. Ale dobra, pójdźmy tak, jak tutaj autor chce. Mógłbym sobie skrócić tą drogę. Ale dobra. A, już widzę, po prostu muszę to zaliczyć. Tu nic nie ma. A może jednak jest? Za chwilę wskoczymy, tylko najpierw tutaj wskoczymy. Okej, udało mi się wykorzystać katnip. Tylko jeszcze nie wiem do czego. Ta ściana jest dziwna w ogóle. Mogę tu wskoczyć? Nie, nie mogę.
No dobra, próbujemy. Raz, dwa, trzy. Mam tylko jedną próbę i one się zatrzymują. To dobry znak. Będzie łatwiej. Aha, i... O, już myślałem, że na ostatnim skiepszcza. Podoba mi się ten fragment. O kurde, chwilkę za wcześnie, oczywiście muszę lamić. Jak ostatnia ciota. The first place. Co? Skąd wy się tu znaleźliście? Jeszcze krew tu jest zrobiona. Co? Co ci przeciwnicy tutaj robią? Co? Co? Jeszcze raz powtarzam. Co tu się dzieje? Dobra, po prostu... Śledźmy. Postaram się nie za bardzo tutaj się ekscytować tym. Po prostu to przejdźmy. Raz, dwa. A, tak myślałem, że jednak będzie można na tym latać. Trochę przypomina mi, jak Artur zrobił to w swoim zimowym poziomie. Tam też się da ładnie chwytać. Ciekawe, czy się pojawią jeszcze inni przeciwnicy. I tak mnie drń trafił. Wow. Jeżeli ja będę robić poziom jakiś swój... Ojej, w przyszłości... O, dzień dobry. Jak miło, że nie spotkałem kolców. A, czyli miałem tutaj dotrzeć, dobra. Czyli nie ma jakiejś wielkiej straty. Jeszcze dodatkowe życie, to mi się bardzo przyda. Mam już ile ich? 4 łącznie z zerowym. No nie... Ach, ale lamie okropnie. A, na szczęście mam tu jeszcze jedną próbę, żeby się poprawić. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. I gdzie mam według ciebie wskoczyć? Gdzie ta strzałka pokazuje? Albo tam była niewidzialna platforma. Nie jestem fanem niewidzialnych platform, ale okej. Przynajmniej teraz udało mi się tutaj doskoczyć. Kurde. Ale w sumie... Chwilka. Wydaje mi się, że można sobie skrócić. A właśnie. A, tak myślałem. Niewidzialna platforma. Nie jestem fanem ich, jak już mówiłem. Można by to jakoś ciekawie rozwiązać, myślę. Dobra, nie narzekajmy. A, i tu było przejście. Ło! Ło! Ło, co tu się dzieje? Dobra, mieliśmy jakieś screamery. O kurde, i tutaj mamy wredne... Wredne pierwszy plan zmieniony. Muszę dobrze patrzeć na położenie, bo tam na te kałuże, bo one się zmieniają. Tam specjalnie autor jakby nie dał dokładnie tych kałuż, żeby była kałuża przecięta w połowie, aby dać wskazówkę, żeby tam nie iść. Okej. Tak to byłoby dosyć wredne, a tak to można było się domyśleć. No dobra, zostawiłem tam i znowu ci wrogowie. Nice. Miło do nich wrócić. Ajajaj. No to będzie trudne. Ale przynajmniej poziom trzyma jakiś poziom trudności. Okej, udało mi się gdzieś dotrzeć. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A tak myślałem, że się zatrzymuje. O, było blisko. Tutaj też. Trochę nie rozumiem, dlaczego tam
Autor umieścił screamera. Ale okej. Czaszonica. Znowu teleport jakiś. Okej, ci goście... Ci goście nie chcą paść. Ten gość przede wszystkim jest niezniszczalny z jakiegoś powodu. A, on tutaj polasł. No panie, dziękuję. Chyba specjalnie, nie wiem czy autor specjalnie zrobił, że niektórzy są niezniszczalni. Być może, by zwiększyć poziom trudności. O, i ten tutaj jest niezniszczalny, okej. No chodź. A, jeszcze trochę amunicji, nice. A, 45 życia, okej. Okay. To mi przypomina też inny poziom. Takie tło. Naprawdę miło wygląda. Nie cierpię takiego typu platformingu i to jest cud jakiś, że udało mi się zrobić to za pierwszym razem. Wow. Jestem się dumny. I pięknie to jest rozświetlone wszystko, może aż za bardzo. One piece left. Okej, nie mogę tu wskoczyć z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie. Jest trochę dziwnie, można by to trochę inaczej rozwiązać. A może się poczekam. O, if I could see, I can help my friend Carl escaping. Ciekawe, czy komuś będziemy pomagać uciec? O, pięknie zeskoczyłem. Ale trochę te koronki drą. O nie, magia. Ło, było blisko. Ale pójdźmy najpierw do góry, bo strzałka pokazuje w dół. Miło jest zobaczyć, że tyle przeciwników różnych jest. Auć, 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 auć. No dobra, zobaczmy teraz. Tutaj była platforma jakaś. Okej, gostek też jest niezniszczalny. Chyba wystarczyło go raz rzucić i potem był już nieodporny na nasze ciosy. Dodatkowe życie ze skarby, najsik. Strzałka idzie w prawo, ojej, tu jest cały labirynt. Coś czuję. I dziękuję. Dobra, strzałka pokazuje. A nie, tam można wrócić. Dobra, skoro można wrócić, też tutaj trochę poeksploruję. No naprawdę ciekawie się w to gra. Bardzo mi się podoba póki co. Kurde, drań się ukrył za skrzynią. I skaczymy tutaj. Auć, trochę wybuchów było. Tu nic nie ma. Czyli co teraz? W prawo? Oj, chyba mogę dużo ominąć w międzyczasie. Coś się obawiam. Dobra, tamte monetki zostawię. Jaka ładna ścieżka. Tutaj będzie potrzeba katnipa do tamtej czaszki. Trochę dziwnie się stoi na tej platformie jeszcze. Wow, taka długa jest. Ciekawe. To ja może zejdę z platform. I can't let the sandbags let go from prison. Aha. O, patrzcie. Wow, ale to jest ładnie zrobione. No, jesteśmy w celi i tu jest jakieś sekretne przejście. Okej, okay, widzę. Tutaj trzeba running clipem chyba się posłużyć.
Nie, nie da się. Jakieś zagadki są? Czyżby? Więzienie bardzo ładnie zrobione. W ogóle to jest pomniejszona platforma, ta kładka taka do siedzenia. Ale jak ja do licha mam tutaj wskoczyć? To jest zdecydowanie za wysoko. No dobra, nie widzę wyjścia, chyba muszę zakończyć życie, bo... Dynamitem tu się chyba nic nie da odblokować, co? Dziwne. No nie ma tutaj nic. Albo coś zrobił źle autor, albo... Nie wiem. Albo czegoś mi brakuje. Ale przynajmniej mogę przejść jeszcze to miejsce od nowa i ogarnąć parę innych rzeczy. Dobra, co tu mamy napisane? Te platformy nie są stabilne. A, powinien chodzić po niej, kiedy się zatrzymują. Okej. Okej. Ciekawe urozmaicenie. A, tam jest jakaś platforma. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Niech to draństwo się tylko ruszy. O kurde. Muszę tam tą platformę załapać. Dobra, było blisko. Po tej mogę akurat się poruszyć, jak się rusza. Dobrze, że ta mysz mnie nie widziała. O! Ej, ej, proszę, no swearing tutaj. Korona na głównej drodze, okej. Okay. Lecim, lecim. O nie! Jak? Dlaczego nie skoczył? Kurde, zwaliłem to. Zwaliłem to po raz kolejny. Skakać, dobra, pójdę sobie gdzieś kędy indziej. Inną drogą. Czyli tędy jak wcześniej. O, chwilka, tu coś mam jeszcze. Więc jak ja mam tutaj trafić? Muszę się chwycić, ale jak ja miałem się chwycić? Tu się nie dało wrócić. Dziwne. Może też jakąś platformę musiałem odblokować. Ale trochę dziwne, że nie było to zasygnalizowane. Tu coś jest? A, dobra. Strzeka pokazuje gdzie indziej, ale to jest skrytka. Okej, okay, zwaliłem zupełnie. Muszę wracać teraz tam. I znowu te platformy są. Okej, może skaczmy, kiedy akurat się nie poruszają. I teraz jest tutaj po lewej stronie jakaś platforma. Okej. O, pięknie przeskoczyłem. Nie chciałem magicznego pazura, ale dobra. Zgaduję, że skoro są skarby, to jest bezpiecznie. Okej, okay, widzę cię. Aha, ja zeszedłem tego od drugiej strony. Zeszedłem to od drugiej strony. Fajnie. Problem jest taki, że teraz nie mam zielonego pojęcia, jak mam. Stąd. Ja już nie wiem, która droga jest prawdziwa. Chyba tamta z tym małym więzieniem. Okej, okay, już lepiej położyłem się. Dead now. Czyli chyba wiem, gdzie mam iść. Okej, okay, wygląda na to, że... nie mogę niestety tego otworzyć w mapie.
Dlatego będę musiał zagrać w ten poziom od nowa. Niestety. Jeszcze raz spróbujemy. Może uda mi się tutaj dojść normalnie z Katnipem. Właśnie się zorientowałem. Ja nie mogę przejść wyżej, dopóki nie zbiorę Katnipa albo nie polecę Running Clipem. Czyli muszę tak naprawdę to zebrać na pierwszym podejściu. Tutaj. Nie będę teraz sprawdzać akurat, czy to można zrobić z Running Clipem, ale jeżeli tylko z Katnipem, to już na samym początku poziomu jest dosyć problem. Poważny dosyć. A, tutaj coś jednak przyjeżdża. Co? Dlaczego to się zatrzymuje? No dobra, i teraz zobaczymy, czy ja przejdę na dalszą część poziomu. Dobra, próbuję się tam dostać, uwaga. Okej, da się jeszcze, okej. Uff, to dobrze, bo inaczej to by było niezbyt dobrze świadczyło o poziomie. Gdyby już na początku, jeżeli gracz by zginął, poziom stałby się nie do przejścia. A teraz czekamy tylko na tą platformę. Już muszę przyznać, że trochę wrednie została zrobiona. A jest nam tutaj, u nas tutaj szczurek. Aha, w tym miejscu jeszcze nie byłem. Dobra, to wam pokażę po prostu te miejsca, w których na moim pierwszym przejściu nie byłem, nie przechodziłem. Co jest z moją wymową ostatnio nie tak? Nie wiem. Drzwi czy Toggle Peggy? Pójdę w drzwi. Aha, one się nie otwierają, okej? Okej. A może to w 1.4 po prostu coś się popsuło tutaj? Może to było na inną wersję? Crazy Hooka? Okej, coś tu przyjedzie, czy nie? Okej, wygląda to, że ja tutaj się musiałem dostać z Katnipem. Pewnie, żebym zginął, okej. Zobaczmy tylko, co jest u góry. Łe. A, i teraz się tu... Okej, dzień dobry. Dzień dobry, taki mini bossik, tak? Straszna, że twarz jest. Po co w ogóle takie rzeczy umieszczono w tym poziomie? No niby Dark Prison nazwa zobowiązuje. Ale ten... To nie to. W zasadzie tutaj też był jeszcze jeden rzecz, do której mogłem wykorzystać Katnipa. Patrzcie. Niebieski Katnip. Brain Freeze. Ciekawe, coś tu się... Czy moich przeciwników zamroziło? Ciężko mi powiedzieć. A nie, to jest to. To jest po prostu lodowy miecz. Okej. Fajna rzecz. Okej, zobaczmy, jak mi teraz pójdzie w tym miejscu, którym wcześniej zlamiłem. Teraz nie za wcześnie, nie za późno, okej. No, byłem pewien, że tu są jakieś, będą jakieś schodki, okej. Ukryte. Nie przypadam za takimi platformami, ale są dosyć łatwe. Tylko nie zrobić głupiego błędu. Które są moją specjalnością. Było blisko, ale dałem radę. A, tak myślałem, że to coś takiego będzie. I mają różną częstotliwość, ojej. To utrudnia nieco. Okej, można tutaj dostosować ich wysokość, żeby doskoczyć na to miejsce.
O, było blisko, ale daliśmy radę. Ja się jadałem, wy oglądacie sobie. A, i tu jest teleport. W końcu jakiś normalny warp. Let's go. Okej, tu jest, a sprytnie, sprytnie. A, muszę kłócać cały czas. To mnie gdzieś przesuwa. Tutaj, okej. A, i to była ta dziwna ściana. Okej, teraz to ma sens. Fajne, fajne. Teraz tu jest jeszcze jakieś przejście na dół. Aha, i to jest tu w tym miejscu, gdzie byłem. To jest chyba zablokowane. No, dynamitem tego nie rozwalę, bo nie mam żadnego, bo nie zbierałem. Okej, teraz muszę pomóc mojemu przyjacielowi Karlowi w ucieczce. I znowu jestem w tym miejscu. Muszę wypatrywać tego katnipa przeklętego, jeżeli był jakiś. Już nie pamiętam, czy coś było, czy nie. Może pójdziemy raz, tak jak strzałki nam każą. Okej, tu jest zagadka. Jest warp. Jaki ja jestem idiotą. Trzeba było odblokować dwa przyciski. Okej, muszę znaleźć jakieś 5 portal frames, żeby aktywować przejście. Może wyłączę jeszcze zwiększony skok, który chciałem wypróbować. Okej, zwracam trochę honoru. Czyli tam się dało przejść, ale nie wiem, czy to jest wina Crazy Hooka, czy może autora niedopatrzenie, że ten teleport do tamtego więzienia znikał. Okej, pierwszy. I one się będą naliczać. Chyba. Nie chcę sprawdzać, jakoś chodzić pokrętnie, żeby zobaczyć, czy to się rzeczywiście nalicza, czy tylko w kolejności przewidywanej przez, gdzie gracz będzie przechodzić. Będą się pojawiać odpowiednie napisy. Powiedziałem to tak pokrętnie, że pewnie nic nie zrozumieliście. Chodziło mi o to, że autor mógł po prostu pomyśleć, że aha, to miejsce gracz odwiedzi jako pierwszy, więc tutaj dam nazwę first. Tam będzie przychodzić potem, dam second. Ale coś chyba naprawdę nalicza. Fajnie wiedzieć. Kurde, straciłem trochę za dużo życia. 30 HP to nie jest dobrze. Okej, widziałem ten napis where are you? Jakby w więzieniu jestem. Okej, tu będzie jakieś przejście chyba. Pełno szczurów. O, kolejny. Screamer. Klaw się nawet ustawił. A, okej, nie patrzyłem na zdrowie, znowu. To o to chodziło, Screamer miał mnie odstraszyć ten. A, kolejny, super. A, i że klaw się boi niby. Okej. Screamery miały mnie odciągnąć uwagę od mojego paska życia. O, dzień dobry, pan wskoczył, jak miło. Karl, where are you? Tutaj nic, czego żadnego przejścia nie ma. Czy tu coś jest? Jest. Okej, tutaj trzeba chować katnipa, bo tak to nie przeskoczę normalnie. Czy jakieś kroki, słuchajcie, oprócz tego, oprócz muzyki, za jakiś czas. Nie takie kroki, jakie są na przykład przy poziomie drugim. Tylko cóż, kim innego.
Dobra, schodzimy niżej. No to już SCP nam robią. Stawiają czwarty, a myślę, tam jest piąty niżej. And the fifth. A, jest portal, okej. Ciekawe zakończenie. Teraz muszę wrócić wyżej. Chyba do startu. I będę mógł się wydostać z tego miejsca w końcu. Ciekaw jestem, czy czeka nas jeszcze jakaś inna zmiana scenerii. Tak, słyszę te kroki, takie dziwne. O proszę, tu coś jest. A to chyba nawet coś wspominałem, chwilka. A tak jak myślałem. Ok, przynajmniej może się na mniej screamerów załapie. O, dzień dobry, pan się tu ukrył. Okej, okay. Firt. Dobra, czyli jednak autor myślał, że pójdę jakąś konkretną ścieżką. I to się nie nalicza. Okej, okay, Karl. A, to tylko woła, klop, okej. Okay. Tutaj można wejść. Okej. Okay. Czy może inne też tutaj mają? Nie. Gdzie jest wyjście? O, patrzcie, tu coś jest. Okej, okay. Okej, okay, tu było przejście, dobra, uff. A może tu już byłem? A, to jest to draństwo. Jak ja mam tutaj doskoczyć? Aha, bo pokazały się teraz te platformy, które brakowały. Dobra. Ale drań tam zmienił rytm. Jest, finalny kawałek. Teraz musimy znaleźć wyjście stąd. Chwilka, czyżby się muzyka zmieniła? Tak, muzyka się zmieniła. Okej, okay, monolog. The ghost is possessing you. Fight with it, Karl, pal. Ojej, it's only way to could escape. Okej, okay, czyli Karl został przez jakiś złego ducha, złe moce. Ten. Wzięty i muszę go. O nie, muszę walczyć z moim przyjacielem. Dobra, czeka nas boss fight jakiś ciekawy. Jeszcze ma taki pogłos. Taki duchowy. Z echem, o. Jego głos ma takie echo. Okej. Okay. Trochę szkoda, że walczymy przy tekście, ale jestem w stanie to zrozumieć. O, ci za chwilę zginę. Kurde, kurde, zeszli mnie z dwóch stron. Ajajaj. Patrzcie, muzyka się zmieniła. Czy jeszcze raz przychodzę tutaj? Let's try again. Aha, i teleport znowu nie działa. Okej, okay, myślę, że to jest wina tego Crazy Hooka, a nie autora, bo to się zdarzyło już drugi raz. Dobra, udało mi się dotrzeć szybko. Mam trochę co? Customowy tekst? Teraz to się naprawiło. Wcześniej musiało być coś popsute. Te jego dźwięki jeszcze inne. Okej. Okay. Rozprawmy się jeszcze z tymi.
Niestety mam dużo amunicji. No, przechodziłem szybko. Mam mało życia. Okej, okay, może spróbuję jakoś uciec? Spróbuję zamiast zwalczyć z nim. Ciekawe, czy tu jest checkpoint. Chyba nie. Ajajaj. Okej, okay, można tutaj wrócić. Dobra, całe szczęście. A póki jeszcze nie będę z nim walczyć, spróbuję się dostać gdzieś indziej. Okej, okay, co tu jest? Wyjść, ojej. Dobra, pomijamy to. I słyszę. O kurde, zablokowane przejście. Okej, okay, to jest ciekawe. Świetne zastosowanie kat... O, no fajnie, zwaliłem. Jest tylko jedna próba na to. Okej, spróbujemy pokonać Karla. Powinien być tak łatwy jak Wolfington, ale on skacze jak szalony. Okay, spróbujmy znaleźć na niego sposób. Okej. Okay. Tak powinno być w miarę prosto. Ale Gostek się rusza po prostu. Aha, gość mi teraz nie da wejść, drań. A ja utknąłem. Kurde, gość z drugiej strony we mnie strzela. Okej, Gostek się chyba zablokował. Okej, pokonany. O, sorry Karl, zablokowałeś się. Bardzo mi przykro, że to ci się przytrafia. Szkoda. Antyklimatyczne zakończenie. No dobra, tu zostaje flya, ale szkoda, że tylko jedną próbę mamy tutaj. Kiedy wyłączasz kot na latanie, kurde. To nie jest proste. To nie jest proste. Ale załóżmy, że tutaj lecimy, lecimy, lecimy. Przez to ja przechodzę tutaj. Nie zapomnę cię, Karl, okej. I to było to. Jedna czaszka. Pamiętam, że jak przylatywałem przez ten poziom, tam była jeszcze jakaś informacja o jakimś tygrysie, właśnie nawiązanie do kolejnego poziomu, który coś będę pewnie przechodzić. To jest Kafty part 13, nie wiem dlaczego jest part 1 i od razu part 13, więcej nic. Meeting with Retail przez tego samego autora. No, słuchajcie, poziom naprawdę bardzo oryginalny, naprawdę interesujący. Nigdy nie widziałem jeszcze, że było 4 typy, w zasadzie 5, 6 typów przeciwników na jednej mapie. Nawet 7, licząc te duchy. Kurde. Ale no, chyba to przez winę Crazy Hooka tutaj te warpy przestawały działać po chwili. W każdym razie naprawdę świetny poziom. Jakiś tam poziom trudności miał. Chociaż checkpointy mogły być odrobinę częściej. Takie mam wrażenie. W niektórych miejscach naprawdę ciężko było się domyślić, w którą stronę trzeba pójść. Ale rozumiem, to jest takie więzienie, ciężko tam się pojąć, co, gdzie, jak. Z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się. Z tej strony Zar. I cześć.